Namaste. Mam na imię Krishna Kirtan. I dzisiaj chciałem zrobić taką prezentację o dwóch rodzajach bhakti. To jest dość interesujący temat, ponieważ chciałem poruszyć tutaj dwie zasadnicze kwestie w dzisiejszym wykładzie, czy dzisiejszej prezentacji o dwóch rodzajach bhakti. Zazwyczaj słyszymy różne rzeczy na ten temat. Różne nieporozumienia, różne niedomówienia, różne interpretacje, czym są dwa rodzaje bhakti. Mam na myśli Vaidhi Bhakti i Raganuga Bhakti. Posłużę się w dzisiejszej prezentacji trzema tekstami Bhakti Rasamrita Sindhu Rupy Goswamiego, Bhajana Rahasya Bhaktivinoda Thakura i Praga Vartma Charandika Vishwanatha Chakravartiego. W oparciu o te trzy kanoniczne teksty chciałem wyjaśnić, opowiedzieć, czym są te dwa rodzaje bhakti. Oczywiście ten wykład jest w kontekście wishnuizmu Gaudiya, czyli wishnuizmu zaprezentowanego przez Chaitanya. Kim jest Chaitanya i dlaczego się pojawił, możesz obejrzeć w poprzednim filmie, tutaj gdzieś umieszczę link do tego filmu. Natomiast dzisiaj chciałem teraz skupić się na dwóch rodzajach bhakti. Zgodnie z definicją zawartą w Bhakti Rasamrita Sindhu, która była zaprezentowana w skróconej formie jako nektar oddania przez Bhakti Vedanta Swamiego Prabhupada. Zacznijmy od tego, zanim powiem, jakie są dwa rodzaje bhakti, zdefiniujmy w ogóle, czym jest samo bhakti. Czym jest samo bhakti? Bhakti jest zdefiniowane w tekście Gopal Tapana i Shruti, co oznacza w skrócie służyć Bhagavanowi. Ponieważ w tym tekście Rishi Sanaka Muni zadał pytanie i Gopal Tapani Shruti odpowiedział. Bhakti Rasya Bhajanam Tadiham Utra Upadhi Nairasyena Amusmin Manah Kalpanam Etat Evahi Naishkarmiam. Co oznacza? Bhakti oznacza służyć Bhagavanowi. Kiedy jesteśmy wolni od materialnych pragnień, wszystkich materialnych pragnień i angażujemy nasz umysł i wszystkie zmysły w służenie Bhagavanowi, nazywamy to bhajanem, a sam bhajan jest naishkarmiam. Co to oznacza? Werset mówi następująco. Bhakti rasya bhajanam. Bhajanam, czyli angażowanie umysłu, służenie Bhagavanowi. Tutaj ten element służenia w umyśle Bhagavanowi jest dość istotny. O tym wspomnę później na wykładzie omawiającą praktykę sadhana raganuga bhakti. To będzie później. Natomiast zwróć uwagę, że tutaj jest podane to tłumaczenie, że jest bhajanam i manah. Manah oznacza umysł. W wersecie jest słowo manah, oznacza umysł. Czyli definicja, czy tłumaczenie mówi, że służenie, jeżeli angażujemy nasz umysł i wszystkie zmysły w służenie Bhagavanowi, nazywamy to bhajanem. Bhajanem, czyli praktyką medytacyjną, praktyką duchową. Czyli nie tylko materialne ciało, ale również umysł. Tłumaczenie mówi następująco tak, że słowa śruti dowodzą, że bhajan i naishkarmia są synonimami. Wyraża prawdę, że kiedy zaczynamy bhajan, czyli praktykę duchową, niszczone są wszelkie nasze materialne pragnienia, a nasze serce staje się nieskazitelne. Czyli praktyka jest dwóch rodzajów. Praktyka jest ciałem fizycznym i mentalnie. I ta praktyka wykonywana na te dwa sposoby niszczy wszelkie materialne pragnienia, serce staje się nieskazitelnie czyste i wtedy toniemy w rozkoszowaniu się przyjemnością ze służeniem Bhagavanowi, czyli seva rasą Bhagavana. Ta pani Shruti zdefiniował bhakti i sposób, w jaki bhakti podporządkowuje Shri Krishna. Mówi Vigyana Ghana Ananda Ghana Sachidandandhai Kerase Bhakti Nyogatishthati. To oznacza, Shri Krishna jest uosobieniem wiedzy.
zostaje objawiony temu, kto praktykuje poprzez reguły bhakti yogi, która jest wieczna, świadoma i szczęśliwa, daje duchowy smak, czyli rasę. Bhakti wprowadza rasę, smak, przyjemność ze służenia Bhagavanowi i jednocześnie jest to atrakcyjne dla samego Bhagavana, Shri Krishna. Z powyższego stwierdzenia możemy dowiedzieć się następujących trzech rzeczy. Po pierwsze, czym jest bhakti? Że bhakti to wieczna, świadoma i pełna szczęścia, duchowy smak, duchowa rasa. Słowo rasa oznacza smak. Czyli bhakti jest wieczna, świadoma i pełna szczęścia. Mamy to stwierdzenie, że jest satchit ananda, czyli wieczna, pełna wiedzy i szczęścia. Czyli bhakti spełnia te trzy rzeczy. Po drugie, dowiadujemy się, co robi bhakti. Bhakti objawia Krishna, czyli objawia Bhagavana, co oznacza, że Krishna znajduje się jednocześnie pod kontrolą bhakti. Bhagavan jest kontrolowany przez miłość, którą wielbiciel czy bhakta ofiarowuje mu. I oryginalna forma Shri Bhagavana jest uosobieniem wiedzy. Narada Pancharatra mówi następująco. Shurashre vihita shastre harim udishyaya ha yakriya saiva bhaktir iti proktataya bhakti parabhavet. Co oznacza? Bhakti obejmuje wszystkie czynności, które wykonujemy, aby służyć Shri Krishnie. Wykonując te czynności, uzyskujemy najwyższą bhakti zwaną premą. Czyli prema jest synonimem bhakti, najwyższego rodzaju bhakti, tego najbardziej zaawansowanego poziomu bhakti. Tutaj to oznacza, że wszystkie czynności, które wykonujemy, aby służyć Shri Krishnie, oznaczają czynności te, które go zadowalają. Czyli słuchanie, gloryfikowanie i tak dalej. Samo słowo bhakti pochodzi od rdzenia bhacz. Bhacz i tiesha vaidatum sevayam parikirtitaha. To oznacza, główne słowo bhacz oznacza seva. I to jest werset z Garuda Purany. Czyli bhacz pochodzi od słowa seva. Seva oznacza służbę. Czyli bhakti jest służbą, jest wykonywaniem czynności względem Bhagavana. We wcześniejszym wersecie było powiedziane, że ta służba jest wykonywana poprzez ciało fizyczne i mentalnie, poprzez ciało psychiczne wielbiciela czy praktyka, czy sadaki. Powinniśmy jednak zauważyć, że jeśli wykonujemy bhajany w jakimkolwiek innym pragnieniem niż zadowolenie Bhagavana, nie zdobędziemy wiecznej miłości. Czyli ten warunek tutaj, warunek konieczny jest podany. Czym jest bhakti? Celem bhakti musi być zadowolenie Bhagavana. Jeżeli praktykujący sadaka posiada inną motywację, wtedy nie osiągnie celu, jaki jest możliwy przez osiągnięcie bhakti, czyli osiągnięcia specyficznego rodzaju premy, osiągnięcia wiecznej miłości względem Bhagavana. Taki jest rodzaj, taka jest definicja i takie są zalety, cechy bhakti, które możemy osiągnąć czy zrozumieć. I wróćmy do zasadniczego tematu, po tym wprowadzeniu do tematu dzisiejszego wykładu, czyli czym jest bhakti. Zgodnie z definicją Rupy Goswamiego z Bhakti Rasamrita Sindhu, z pierwszej części, drugi rozdział, piąty werset, znajdujemy tam taką definicję. Vaidi raganuka cetisha dvidha sadhana bindha. Co oznacza? Że istnieją dwa rodzaje sadhana bhakti, vaidi i raganuga. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ w tym wersecie Rupa Goswami stwierdza, że raganuga bhakti, że są dwa rodzaje sadhana bhakti. Sadhana oznacza praktyka. Są dwa rodzaje sadhana. Jest sadhana vaidi i raganuka. To oznacza, że są to dwie osobne ścieżki równoległe do siebie. Czym one się różnią? Za chwilę do tego przejdę. Natomiast tutaj z tego wersetu dowiadujemy się, że nie są to rzeczy, które następują po sobie. Wiele osób myśli, że raganuga bhakti jest czymś, co następuje po osiągnięciu pewnego poziomu zaawansowania w praktyce vaidi bhakti. Nie jest to prawdą, ponieważ w tym wersecie Rupa Goswami stwierdza, że są dwie osobne ścieżki sadhany, czyli praktyki duchowej.
Jak wiemy, celem sadhany, tutaj wcześniej zdefiniowanej w wersecie, jest to, że osiągnięcie miłości czy premy do Bhagavana. Czyli są dwa rodzaje premy i dwa rodzaje miłości do Bhagavana, ponieważ mamy dwie różne ścieżki sadhany, Vaidhi i Raganuga. W związku z tym przejdźmy do zrozumienia i zdefiniowania, poznania, czym są te dwie ścieżki, czym jest Raganuga i czym jest Vaidhi Bhakti. Na początek poznajmy, ponieważ też tak jest w samym tekście Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami tłumaczy, czym jest Vaidhi Bhakti. I jego definicja jest następująca. Tatra Vaidhi Yatra Raganava Ptatvat Pravritim Upajayate Shashanainaina Shastrasya Sa Vaidhi Bhakti Uchyate. I ten werset można przetłumaczyć w ten sposób. Oto definicja Vaidhi Bhakti. Tam, gdzie działania bhakti nie wynikają z osiągnięcia ragi, ale z nauki pism świętych, nazywane jest to Vaidhi Bhakti. Gdzie raga za Jivą Goswami jest rozumiana jako smak do bhakti, czyli smak do praktyki bhakti, do miłości do Bhagavana. Do tego. Czyli Vaidhi Bhakti jest ta, która podąża za. Nie wynika z osiągnięcia ragi, czyli smaku do bhakti, ale z nauk pism świętych. Czyli można by porównać, że jest to pełnienie bhakti z obowiązku, ze zrozumienia nauk religijnych czy duchowych danej ścieżki, lub można też powiedzieć, czasami mówi się w ten sposób, że wynika ona ze strachu. Ponieważ Pisma Święte opowiadają o różnych rzeczach, między innymi o tym, że mówią o tym, że możliwa jest kara w świecie materialnym, w związku z tym niekiedy mówi się, że Vaidhi Bhakti wykonywana jest z poziomu strachu. I taka jest definicja Vaidhi Bhakti. Natomiast pytanie, czym jest zatem, czym jest Raganuga Bhakti? Ponieważ w kolejnym wersecie Rupa Goswami tłumaczy, że Raganuga Bhakti jest zdefiniowana jako ta bhakti, która podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti, która jest charakterystyczna dla mieszkańców w Radzie. I teraz czym jest, żeby zrozumieć, czym jest, ponieważ Raganuga Bhakti jest podane tutaj, że Raganuga Bhakti jest tym bhakti, które podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti. W związku z tym trzeba by się zapytać, czym jest Ragatmika Bhakti. I odpowiedź, czym jest Ragatmika Bhakti. Ragatmika Bhakti to jest ta raga, czyli przywiązanie, jest definiowane jako spontaniczne, głębokie pragnienie obiektu miłości. Bhakti, która jest napędzana wyłącznie przez takie pragnienie, nazywana jest Ragatmika Bhakti. Czym jest ta raga? Raga jest spontanicznym, głębokim pragnieniem obiektu miłości. Mówimy tutaj o miłości wielbicieli względem Bhagavana. Tych, którzy posiadają to głębokie, spontaniczne, głębokie pragnienie obiektu miłości, jakim jest Bhagavan. Czyli osoby, które posiadają spontaniczne, głębokie pragnienie względem Bhagavana. Następnie Rupa Goswami tłumaczy, że istnieją dwa rodzaje Ragatmika Bhakti. Czyli te, które są pobudzane przez uczucia małżeńskie, nazywa je kamarupą, i napędzane przez inne związki, sambandha rupą. Tutaj możemy zrozumieć dwa słowa. Kama oznacza miłość czy pożądanie, rupa oznacza forma, a sambandha oznacza związek. Czyli to są te osoby, które mają miłość czy pożądanie względem Bhagavana. Nie chodzi tutaj o takie ziemskie, światowe pożądanie, próba zadowolenia własnych zmysłów. Chodzi o duchową kamę, duchową miłość, duchowe pożądanie, pragnienie zadowolenia Bhagavana czy zadowolenia jego. A sambandha oznacza ten rodzaj bhakti,
ten rodzaj ragatmika bhakti, który wynika z posiadania związku z Bhagavanem. Posiadamy te dwa rodzaje, jeszcze moment, troszkę. Czym jest ragatmika bhakti? Ragatmika bhakti, ta, która wynika, możemy znaleźć przykład ragatmika bhakti w siódmej pieśni Bhagavatam, siódmej pieśni, pierwszy rozdział, 31 werset jest następujący. Mój drogi królu Yudhishthiro, Gopi poprzez swe pożądliwe pragnienia, Kamsa poprzez swój strach, Shishupala i inni królowie z zazdrości, Vrishni z wraży dzięki rodzinnemu związkowi z Kryszną, wy Pandawowie dzięki swojemu wielkiemu przywiązaniu do Kryszny, a my pozostali wiedbicieli dzięki naszej służbie oddania Vaidhi Bhakti otrzymaliśmy łaskę Kryszny. Czyli w tym wersecie jest wspomniane, w jaki sposób różne osoby, różni wielbiciele wspomnieni na kartach Bhagavatam osiągnęli łaskę Kryszny poprzez różny rodzaj bhakti, jaki oni posiadają. Ponieważ w tym wersecie wymienione jest kilka rodzajów bhakti. Ponieważ bhakti jest kilka rodzajów, jak mówi Rupa Goswami, są dwie ścieżki sadhany. Jest Raganuga Bhakti i Vaidhi Bhakti. I tutaj mamy przykład różnych bhaktów, różnych wielbicieli świętych, którzy osiągnęli różny rodzaj bhakti. Gopi poprzez pożądliwe pragnienia. Kamsa poprzez swój strach, ponieważ obawiał się Kryszny. Shishupala i inni królowie z powodu zazdrości o pozycję Kryszny. Vrishni z wraży dzięki rodzinnemu związkowi z Kryszną. Pandawowie dzięki swojemu wielkiemu przywiązaniu. A pozostali poprzez praktykę Vaidhi Bhakti. W ten sposób osiągnęli łaskę Kryszny. Następnie Rupa Goswami tłumaczy, czym jest Kamarupa Ragatmika Bhakti, czyli to bhakti, które jest spontaniczne i bazuje na pożądliwym pragnieniu względem Bhagavana. Ten rodzaj bhakti reprezentują gopi. I podaję następującą definicję. Ten rodzaj bhakti z pełnym zaabsorbowaniem ukochany, który wywołuje wewnętrzne pragnienie związku małżeńskiego z Panem, nazywany jest kamarupa bhakti. Nazywa się to bhakti, ponieważ w tym stanie istnieje jedynie pragnienie sprawienia przyjemności Kryszny. Czyli jest to taki rodzaj bhakti, w którym osoba posiada pragnienie, wewnętrzne, silne pragnienie związku małżeńskiego z Panem i pragnie jedynie sprawić mu przyjemność. Ten rodzaj bhakti, specyficzny rodzaj bhakti, nazywa się Kamarupa Ragatmika Bhakti. Czyli jest to bhakti, które posiadają gopi, ponieważ w następnym wersecie Rupa Goswami tłumaczy, że ta bardzo znana Kamarupa Bhakti pojawia się z blaskiem w kobietach wraży, czyli gopi, posiadają one szczególny rodzaj premy, który posiada szczególny rodzaj słodyczy. Mędrcy nazywają ją kama, ponieważ jest przyczyną różnych miłosnych czynów. Wszystkie związki, relacje, historie Kryszny z gopi są pełne, przepełnione miłosnych czynów i erotycznej miłości, duchowej erotycznej miłości. W związku z tym ten rodzaj bhakti, ten rodzaj oddania nazywa się Kamarupa Bhakti. I to jest ten rodzaj bhakti, który uczył i nauczał czytania. Czyli, mówiąc inaczej, Raganuga Bhakti jest podążanie za wielbicielami, którzy posiadają ten rodzaj oddania. To jest Raganuga Bhakti, ponieważ to jest Kamarupa Bhakti, jest pewnym rodzajem Ragatmika Bhakti, a Raganuga Bhakti jest podążaniem za wielbicielami, którzy posiadają Ragatmika Bhakti. Czyli Raganuga Bhakti jest sadhaną, jest praktyką duchową, która ma wywołać w praktykującym sadhace ten rodzaj oddania, uwielbienia i emocji, które posiadają
gopi, które są kamaru, posiadają ich rodzaj bhakti, nazywa się Kamarupa Bhakti, jest to rodzaj Ragatmika Bhakti. Troszeczkę skomplikowane, ale mówiąc jeszcze prościej, jeszcze inaczej, Ragunuga Bhakti jest sadhaną, która wywołuje w praktykującym emocje i stany oddania, które posiadają gopi względem Kryszny. I tak można by wytłumaczyć, czym jest Ragunuga Bhakti. To jest zgodne właśnie tutaj z tekstem Rupy Goswamiego. Dobrze. I pojawia się następne pytanie. Jakie są kwalifikacje do Ragunuga Bhakti? Co należy spełnić? Jakie cechy należy posiadać, aby być móc praktykować Ragunuga Bhakti? Tak jak wcześniej podałem, czytałem, są dwa rodzaje sadhany. Jest sadhana Vaidhi i Ragunuga Bhakti. Zajmujemy się tutaj głównie Ragunuga Bhakti, więc nie będę, więc skupmy się na tym. Znajdujemy taki werset, który znajduje się w Bhakti Rasamrita Sindhu, że ragatmikhaika nishtha ye vraja vasi janadhaya tesham bhava ptapte lubdho bhavet atratikaravan. To oznacza, że ten, kto pragnie mocno, ta osoba, która jest bardzo, która pragnie bardzo osiągnięcia wiecznego nastroju, skoncentrowanych jedynie na Krysznie w Rajavasi, mieszkańców Radży, ten jest uprawniony do wejścia na ścieżkę Ragunuga Bhakti. Czyli, mówiąc inaczej, pragnienie, jest użyte słowo lobha, teraz wrócimy jeszcze do tego, użyte słowo lobha, czyli pragnienie, chęć posiadania tego rodzaju nastroju jest kwalifikacją, jest cechą wymaganą do wejścia na ścieżkę ragi. Nie tak, jak twierdzą niektórzy, że jakiś poziom zaawansowania, czy jakiś etap gdzieś tam w praktyce. Nie, jedyne to pragnienie. Dlatego znajomość opowieści, znajomość tych nastrojów, usłyszana z ust wielbicieli, czystych wielbicieli, zaawansowanych wielbicieli Kryszny, powoduje w słuchaczu wzbudzenie tego pragnienia, chęci posiadania tego nastroju. I ta chęć, to posiadanie, to pragnienie jest kwalifikacją. Dowodem w kolejnym wersecie, te wszystkie wersety i kolejność łącznie z sanskrytem będzie można znaleźć pod spodem, później w linku, i te całe wszystkie źródła możesz sobie sprawdzić samemu, jak to wygląda, będzie to dostępne. Dowodem na pojawienie się tego mocnego pragnienia, niezależnego od logiki i instrukcji zawartych w pismach, czyli tutaj jest podana ta definicja, że to lobha, to pragnienie pojawia się niezależnie od logiki i pism i instrukcji zawartych w pismach. Dlaczego logiki? Ponieważ jedną z dyscyplin wedyjskich jest studiowanie logiki pism, na przykład logiki Nyaya, jest to pewien rodzaj dyskursu, prowadzenia dyskursu filozoficznego, i poprzez jego i poprzez dyskutowanie, poprzez wszystkie tradycyjne szkoły filozoficzne można dojść do pewnych wniosków filozoficznych, konkluzji i podjąć jakąś, zdobyć motywację do praktyki. Natomiast ten werset mówi, że te analizy, ta znajomość logiki i znajomość pism świętych, ich instrukcji, ich toku rozumowania nie jest w ogóle wymagana do tego, aby podjąć praktykę Ragunuga Bhakti. Jedyne, co jest potrzebne, to jest doświadczenie tej słodyczy, którą posiadają w Rajavasi, czyli mieszkańcy w Radży, którzy posiadają relacje z Kryszną różnego typu, dlatego że dotyczy to również osób jego przyjaciół, jego rodziców i również gopi. I doświadcza się tej słodyczy poprzez słuchanie o ich czynnościach z pism, czyli poprzez słuchanie z
ust zaawansowanego wielbiciela. Dziwa Goswami mówi, że poprzez słuchanie takich pism, jak świętych pism, jak Bhagavatam, którym punktem kulminacyjnym tego Bhagavatam jest 5 rozdziałów o tańcu rasa, czyli Panchajnaya, czyli słynna rasa Lila, która jest ukoronowaniem wszystkich historii dotyczących Bhagavana i Kryszny w całym Bhagavatam. Jest to najdłużej opisywana, jest to najbardziej opisywana historia, czy lila, czy zabawa, czy rozrywka, bo w całym tekście. Na samą tą jedną historię jest poświęcone 5 rozdziałów, gdzie we wcześniejszych sytuacjach, we wcześniejszych kantach, we wcześniejszych pieśniach, niektóre rozdziały, w jednym rozdziale opisane są, jest kilka rozrywek, albo jedna rozrywka. Natomiast tutaj jest 5 rozdziałów przeznaczonych specyficznie dla tej jednej historii, dla tej opowieści, tej lili, która zwana jest jako rasa lila, czyli tajemnic rasy. Opisując wszystkie emocje, stan. Dziwa Goswami i wszystkie emocje i stany związane z bhakti osób, które, czy gopi, które posiadają ten rodzaj bhakti względem Bhagavana, względem Kryszny. Dziwa Goswami mówi, że poprzez słuchanie Bhagavatam i słuchanie tych opowieści zdobywamy to doświadczenie o słodyczy w Rajavasi, bo doświadczenie gopi, i w ten sposób pojawia się w naszym sercu pragnienie, aby osiągnąć ten stan emocji i miłości czy oddania względem Bhagavana. W moim własnym doświadczeniu pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem Źródło Wiecznej Przyjemności, czy książkę Kryszna Bhaktivedanta Swamiego, która jest tłumaczeniem właśnie 10. pieśni Bhagavatam, w której zawarty jest rozdział o tańcu rasa, to miałem właśnie takie niezwykłe doświadczenie emocjonalne właśnie kiedy czytałem ten fragment. Ta część późniejsza, kiedy Kryszna udaje się do Dwaraki, już była jakby taka mniej fascynująca, mniej interesująca dla mnie. To jest moje osobiste doświadczenie z czytania tej książki. Vishwanatha Chakravarti Thakur w Vragavartma Chandrice w 3 wersecie mówi, że kiedy tłumaczy w ten sposób, że kiedy oddanie jest pobudzone instrukcjami PIS, zwane jest Vaidhi, a kiedy wynika z posiadania silnego duchowego pragnienia Lobha, czyli pragnienia podążania za mieszkańcami Vraji, zwane jest Raganuga. I to jest ta sama definicja podana troszkę w inny sposób. Ta definicja, którą podał Rupa Goswami słowami Vishwanatha Chakravarti Thakura. Zatem, konkludując, Raganuga Bhakti jest sadhaną, jest praktyką. Na tej praktyce, w czasie tej praktyki, sadaka przechodzi przez różne etapy. To jest jakby osobny temat, może na jakiś inny wykład, że sadaka przechodzi przez różne etapy, od śrada, sadusanga, bhajana, kriya i tak dalej, aż do etapu prema. I zaczyna się, praktyka Raganuga Bhakti zaczyna się od słuchania o historiach związanych z emocjami, rozrywkami, zabawami, lilami Bhagavana właśnie w Vraji. Czyli można by wnioskować, że jeżeli Raganuga Bhakti jest sadhaną i Vaidhi Bhakti jest sadhaną, to w wyniku ich praktyki pojawia się śradha, pojawia się bhava, czyli stan emocji ekstatycznej miłości do Boga, i pojawia się prema. I są to dwa rodzaje bhavy i dwa różne rodzaje premy. Nie jest to ta sama bhava i ta sama prema. Ponieważ Bhagavan posiada wiele form i różne osoby posiadają do niego, względem niego oddanie czy miłość, i różne rodzaje bhakti, różne rodzaje form posiadają różną nazwę te rodzaje bhakti. W Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.7 Rupa Goswami mówi, że ścieżka Vaidhi i Raganuga są znane jako dwie oddzielne ścieżki i zaangażowanie w obie z nich budzi dwa odmienne rodzaje bhawy. Czyli założyciel
jakby tradycji Gaudia. Rupa Goswami był tą osobą, która w swojej materialnej formie jako Rupa Goswami został wyznaczony przez Chaitanya do tego, aby ustanowił nauki i praktyki Chaitanya w tym materialnym świecie, aby przekazał praktykę, sadhanę, metodologię do tego, aby osiągnąć to, po co pojawi się Chaitanya. I Rupa Goswami mówi, że Raganuga i Vaidhi Bhakti to są dwie oddzielne ścieżki, które prowadzą do dwóch innych rodzajów bhawy. Również w innym następnym wersecie Rupa Goswami mówi, że prema, że mówi, że kama rupa bhakti, które posiadają gopi, jest sławna po prostu jako prema. Czyli ten rodzaj oddania, ten rodzaj miłości, który posiadają gopi, nazywamy po prostu premą. Czyli często ludzie mówią, że Pan Chaitanya przyszedł po to, żeby dać miłość do Boga. Ale on nie przyszedł po to, żeby dać jakąś ogólną miłość do Boga. Tylko żeby dać tą specyficzną, bardzo specyficznie szczegółowo zdefiniowaną rodzaj, ten specyficznie zdefiniowany rodzaj miłości do Boga. Czyli mówiąc inaczej, żeby dać dostęp do osiągnięcia poziomu miłości do Boga, zwany jako Kama Rupa Bhakti. I te Kama Rupa Bhakti posiadają gopi. Ponieważ ogólny rodzaj miłości do Boga mogą prezentować różne inne awatary, czy inkarnacje, czy różni wysłannicy Boga, czy różni inni aczariowie, inni nauczyciele i wszystkie inne tradycje duchowe. Natomiast Pan Chaitanya specyficznie ten rodzaj bhakti, czyli Kama Rupa Bhakti, to są też słowa Rupy Goswamiego z Bhakti Rasamrita Sindhu. Dobrze, przejdźmy teraz do następnej części, czyli czym jest ta praktyka sadhany Raganuga Bhakti, czyli czym jest sadhana, oznacza praktykę duchową. Raganuga Bhakti zdefiniowałem wcześniej w oparciu o Rupę Goswamiego, więc przedyskutujmy teraz, czym jest praktyka Raganuga Sadhany. Mamy tutaj taki werset. Krishnam smaran janam chasya prashtham nijasami hitam tatat katharatascha shau kuryat vasham vrajasada. Co to znaczy? Że pamiętając o formie Kryszny we Wrędawanie, Krishna smaran. Smaran jest pamiętaniem. Smaran jest funkcją umysłu. Wcześniej mówiłem właśnie o tym, że bhakti jest wykonywana poprzez umysł. To jest definicją Saunaki Rishiego. Przeczytowano na początku. Czyli bhakti jest czynnością umysłu, czynnością ciała subtelnego. Czynnością, jedną z czynności umysłu jest pamiętanie. Czyli pamiętanie o formie Kryszny we Wrędawaniu. I jego drogich towarzyszach, czyli wszystkich osobach, z którymi on tam przebywa, czyli mamy na myśli w tym przypadku gopi, przyjaciół i rodziców, którzy mają skłonność do służby podobnej do naszych. Do służby podobnej do naszych pogrążają się w słuchaniu związanych z nimi tematu, należy zawsze mieszkać we wraży. I to jest definicja praktyki Raganuga Bhakti, że pamiętamy, musimy mieszkać zawsze we wraży. Pierwsza rzecz. Musimy pamiętać o formie Kryszny i jego drogich towarzyszach, którzy mają tą skłonność, którą chcemy osiągnąć, czyli specyficznie koncentrujemy się tutaj w tym przypadku na gopi i ich relacji i słuchamy o tematach z nimi związanymi i mieszkamy we wraży, pamiętamy o tym, czyli mamy to w umyśle. I to jest krótka definicja Rupy Goswami. Ale pójdźmy dalej. Przejdźmy teraz do komentarza do książki Bhajana Rahasya Vritti. To jest książka, którą napisał Bhaktivinoda Thakur, wielki
XIX-wieczny Acharya Gaudiya Vishnuizmu, znany z tego, że zaprezentował te nauki po angielsku dla zachodniego człowieka, dla anglojęzycznego człowieka, abyśmy my tutaj właśnie siedząc dzisiaj w Polsce mogli z tego skorzystać. W związku z tym on przygotował, jakby przetłumaczył to na sposób myślenia zachodniego człowieka. Przeczytam może fragment jego komentarza dotyczący tego aspektu. Mówię tak. Proces Raganuga Bhakti polega na tym, że sadhaka powinien pamiętać o swoim ukochanym i czczonym wiecznie młodzieńczym Nanda Nandanie Krishna. Czyli to mówi tutaj Bhaktivinoda Thakur, że Raganuga Bhakti polega na tym, że pamiętamy o ukochanym i czczonym wiecznie młodzieńczym Nanda Nandanie Krishna. Nanda Nandana oznacza dosłownie ukochany Nandy, czyli dziecko Nandy Maharadży, który był królem, władcą Wrendawany. I Raganuga Bhakti oznacza pamiętanie o tym specyficznej formie Kryszny. Nie o Krysznie w Dwarace, nie o Ramachandrze, nie o Nyszyngadewie, nie o Lakshmi Narayanie na Vaikuntach, nie o jakiejkolwiek innej formie Bhagavana. Oznacza pamiętanie o tej w specyficznie zdefiniowanej formie Kryszny. W formie Bhagavana, zwolane jako Nanda Nandana Krishna, czyli Krishna jest Vrindavan. Czytam dalej. Proces Raganuga Bhakti polega na tym, że sadaka powinien pamiętać o swoim ukochanym i czczonym wiecznie młodzieńczym Nanda Nandanie Krishna, a także o drogich saki, takich jak Rupa Manjari, którzy posiadają nastrój, który ten sadaka pielęgnuje. Powinien słuchać opowieści o nich, pozostając mieszkańcem w Radży. Shri Nandaraji, co oznacza poprzez fizyczne przebywanie we Wrendawanie, Gowardani i Radhakundzie i innych podobnych miejscach, jeśli jest w stanie to zrobić, a jeśli nie, powinien tam przebywać psychicznie, mentalnie. Czyli jeszcze raz. Czyli wielbiciel, który pragnie osiągnąć, praktykować sadhana bhakti według metodologii Raganuga Bhakti, powinien rozmyślać o Nandanie, o Saki, takich jak grupa. Powinien pielęgnować sobie nastrój, który oni posiadają i powinien fizycznie rezydować we Wrendawanie, Gowardanie lub Radhakundzie, a jeśli to nie jest możliwe, powinien to zrobić w umyśle. Takie wersety znajdziemy również w instrukcjach Rupy Goswamiego. Bhaktirasamrita Sindhu, mieszkanie we Wrendawanie jest wspomniane, kiedy następuje opis praktyk, elementów praktyki bhakti, mieszkania we Wrendawanie jest wspomniane kilkukrotnie, w związku z tym ten element jest bardzo ważny, ponieważ nie każdy jest w stanie tam mieszkać fizycznie, w związku z tym pojawia się ta instrukcja, że możemy tam mieszkać w umyśle mentalnym. Czytam dalej. Miejsca te nasycone są Shringara rasą, a w Bhajanie są bodźcami Uddipaka do duchowego uniesienia rasa i wspominania rozrywek lili. Dlatego Bhaktivinoda Thakur modli się. Radha Kuta Tata Kunda Kunira Govardhana Parvata Yamunatira. Czyli okryta winorośną altana na grzynach Radha Kundy, wzgórze Govardhana i brzegi Yamuny. I to jest medytacja Bhaktivinoda Thakur. To jest ten nastrój, który w swoim umyśle sadaka powinien praktykować, jeśli podąża ścieżką Raganuga Bhakti i chce osiągnąć te stany emocjonalne, które posiadają towarzysze Kryszny Vrindavany, Nandany. Co dalej? Pisze Bhaktivinoda. Tacy sadakowie powinni pamiętać narrację drogich towarzyszy Kryszny, wielbicieli Rasika Vraży, którzy sprzyjają jego bhawie, takich jak Rupa, Manjari i inne saki, i powinni im służyć. W ten sposób ich duchowe nastroje zostaną przeniesione do jego serca. Przykładem tego jest Raghunath Das Goswami, który pod przewodnictwem Sarupy Damodary i Rupy Goswamiego osiągnął szczyt służba oddania w miłości miłosnej, czyli rasa mai upasana w zbradzie. Czyli jeszcze raz. Praktyka Raganuga Bhakti oznacza, że pamiętamy narrację drogich towarzyszy Kryszny, wielbicieli Rasika. Rasika, czyli tych, którzy posiadają rasę, związek z Kryszną, z Bhagavanem. Takich jak Rupa Manjari i inne saki, i powinni im służyć. Jak wiemy z wcześniejszego wersetu w umyśle. Również. I przykładem tego jest Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami jest osobą, który zaprezentował najbardziej zaawansowany etap praktyki. I jest następny film, który wrzucę, będzie właśnie
wprowadzeniem do Vilapakusa Manjali, który jest takim zwieńczeniem nauk Goswami. Także zapraszam do subskrypcji i będzie to za chwilę dostępne. I tak mówi Bhaktivinoda. Następny werset, który tutaj pojawia się z Bhakti Rasamrita Sindhu, mówi tak. Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi tadbhava lipshuna karaya vrajaloka nusharantaha. To jest bardzo ważny werset z Bhakti Rasamrita Sindhu, który mówi tak, że seva, należy wykonywać swoją służbę w umyśle, podążając za przykładem Rupy, Sanatany, Radhy, Lality, Wishaki czy Rupy Manjari. Teraz przeanalizujemy treść samego wersetu. To jest werset Rupy Goswamiego z Bhakti Rasamrita Sindhu, czyli najbardziej kanoniczny werset, jaki jest, tekst, jaki jest dla podręcznik Bhakti Yogi, praktyki duchowych dla Gaudiya Vishnuitów, Vishnuitów Chaitani, instruujący, co należy robić, jak należy praktykować. Seva. Wykonywanie służby. Jak wiemy, seva jest synonimem bhakti, czyli praktyki. Wcześniej było mówione, że seva, czyli praktyka, czy bhakti, jest wykonywane w umyśle i również fizycznie. I tutaj mamy potwierdzenie tego stanu. Sadhaka rupena, czyli rupa, czyli forma rupy, sadaki, czyli osoby praktykującej sadhanę, czyli fizyczne ciało. Siddha rupena, rupa. Rupa oznacza ciało, formę. Siddha oznacza doskonałe, czy mentalne. W tłumaczeniu znajdujemy, że praktykujący sadhaka powinien praktykować służbę w umyśle. Czyli mamy dwa rodzaje sadhana, które powinny być równolegle praktykowane. Chatrahi oznacza również równolegle. Czyli powinien praktykować w ciele fizycznym i w ciele mentalnym, w ciele duchowym, w ciele doskonałym, w ciele tak zwanej Siddha Rupie. Za chwilę o tym przeczytam, co na ten temat Bhaktivinoda Thakur. I w ten sposób, podążając śladem mieszkańców Vrajy, wykonując praktykę w ciele fizycznym i w ciele duchowym, mentalnym, w doskonałym ciele, uzyskuje pożądany rodzaj bhava. Siddha rupa deha, czyli ciało duchowe, jest objawiane przez guru kandydatowi do praktyki Raganuga Bhakti Sadhany i to duchowe ciało rozwija się w trakcie praktyki medytacyjnej. Więcej szczegółów na ten temat podaje Gopal Guru Goswami Vishwanatha Chakravarti Thakur. Może to jest jakby następny duży temat do przedyskutowania. I czyli praktyka Raganuga Bhakti bez posiadania objawionego przez guru Siddha Rupy Deha, czyli ciała duchowego, jest niekompletną praktyką Raganuga Bhakti. Jest to warunek konieczny do tego, aby rozpocząć praktykę Raganuga Bhakti. I tutaj w tym kontekście Bhaktivinoda Thakur w swoim Bhajana Rahasya komentuje w następujący sposób. Raganuga Bhakti jest spełniane na dwa sposoby. Po pierwsze, ciałem zewnętrznym, sadhaka rupa, i po drugie, z wewnętrznie kontemplowanym ciałem, czyli siddha rupa, które jest odpowiednie do wypełnienia prema seva, czyli służby w miłości, do której aspirujemy. Czyli tutaj Bhaktivinoda Thakur mówi o tym, że potrzebna jest siddha rupa, czyli ciało duchowe, do tego, aby podjąć praktykę Raganuga Bhakti. Oczywiście współcześnie, czy niestety współcześnie, wiele osób twierdzi, że jest to wymysł, nowoczesny wymysł różnych fałszywych wielbicieli, jakaś modernizacja, nowoczesna jakaś koncepcja, która jest niepoparta w pismach. Natomiast tutaj pokazałem właśnie, że wzmianki na ten temat znajdujemy w Bhakti Rasamrita Sindhu. No nie ma tekstu, który byłby ważniejszy dla Gaudiya Vishnuitów niż ten tekst. I również potwierdzenie tego zrozumienia i tej analizy znajdujemy w tekście Bhaktivinoda Thakury. Nie ma bardziej ważnego achari, nauczyciela dla zachodnich Vishnuitów niż Bhaktivinoda Thakur. W związku z tym te dwa źródła potwierdzają, że ciało kontemplowane, ciało wewnętrzne, ciało duchowe objawiane przez guru jest warunkiem koniecznym posiadania podjęcia praktyki Raganuga Bhakti i jest jak najbardziej autoryzowaną metodą.
Czytam dalej. Z ciałem zewnętrznym należy pełnić służbę jak Rupa, Sanatana i inni wybitni w Rajavasi. Z intensywnym pragnieniem zdobycia własnego ukochanego przedmiotu, Kryszny, który mieszka we Wradży, oraz jego uczniami, jego ukochanych towarzyszy, innymi słowy ich przywiązaniem do Kryszny, należy pełnić służbę w umyśle, nazywać to Manas i Seva, podążając za wiecznymi mieszkańcami Wradży, takimi jak Sri Radha, Lalita, Vishakha i Rupa Manjari. I teraz tutaj są dwie rzeczy, dwa stwierdzenia. Po pierwsze mówi, że należy pełnić służbę w umyśle Manas i Seva. Jest powszechnie znana taka historia o braminie, który był biedny i chciał ofiarować bóstwu ryż, i w swojej medytacji w trakcie jej chciał sprawdzić palcem temperaturę tego ryżu, aby był ofiarowany we właściwej temperaturze, i wtedy oparzył się i to oparzenie wyrwało go z tej medytacji i zobaczył na swoim palcu ślady po oparzeniu. W związku z tym ta powszechnie znana historia pokazuje właśnie, że on, ten bramin, ten wielbiciel, praktykował wtedy w swojemu myśle Raganuga Bhakti Sadhana. Jest to jak najbardziej autoryzowana w związku z tym metoda. Druga rzecz tutaj wspomniana jest to, że powinniśmy podążać z wiecznymi mieszkańcami Wradży. Jedną z nich jest Rupa Manjari. Rupa Manjari jest duchową formą Rupy Goswamiego. Czyli w świecie duchowym, w świecie absolutnym, w świecie Kryszny, istnieje Rupa Manjari, który w świecie tutaj Chaitani, w świecie zachodnim, w świecie materialnym, w tradycji Gaudiya jest Rupą Goswami. Czyli jest to Rupa Manjari, intymna, bliska towarzyszka Rady, która instruuje, jak osiągnąć ten poziom bhawy, ten poziom premy, ten poziom relacji z absolutem. Czytam dalej. Bhaktivinoda Thakura. Ponieważ niewykwalifikowani ludzie nie są w stanie zrozumieć transcendentalnych czynności i gestów sadaki, dla ich dobra praktykuje on zasady i przepisy Vaidhi Bhakti swoim zewnętrznym ciałem. Gdyby tacy niewykwalifikowani ludzie imitowali transcendentalne czynności sadaki, sam proces bhajanów stałby się przyczyną ich uwikłania w materialną egzystencję. Nasi poprzedni acharyowie osobiście przestrzegali zasad i przepisów, aby poinstruować ajata rati sadaków, tych, którzy nie są na platformie bhawy, i umożliwić im wejście w czystą Bhakti. Czyli tutaj Bhaktivinod mówi, że sadaka zewnętrzny, ciałem swoim fizycznym, praktykuje wszystkie zasady i przepisy Vaidhi Bhakti, a wewnętrznie z tego powodu, aby osoby z zewnątrz, które nie znają całej tajemnicy czy misterium praktyki Raganuga Bhakti Sadhany, nie odnieśli niewłaściwego wrażenia. W związku z tym zewnętrznie ciałem praktykuje wszystkie reguły i przepisy związane z Vaidhi Bhakti, natomiast wewnętrznie praktykuje, wykonuje swoje praktyki. I tutaj jest wspomniane Ajata Rati Sadaka, czyli osoba, która praktykuje, ale nie posiada jeszcze rozwiniętego smaku do konkretnej rasy. To on o tym wspomina Jiva Goswami w swoich tekstach i ja jeszcze o tym wspomnę na końcu tego wykładu. I teraz Bhaktivinoda dalej. Znaczenie Vaidhi Margi to praktyka 64 praktyn, kondżin czy ang bhakti, poczynając od guru Padasharaya, przyjęcie schronienia lotosowych stóp prawdziwego mistrza duchowego. Podążając w ten sposób za Vaidhi Margą, czyli ścieżką Vaidhi, i pod wpływem obcowania z bhaktami praktykującymi Raga Margę, w sercu praktykującego manifestuje się intensywna tęsknota za Raganuga Bhakti i osiąga się kwalifikacje, aby wejść na tą ścieżkę. Bhaktivinoda Thakur potwierdza to w Kalyana Kalpataru. Vaidhi Marga Rate Jane, Svadinata Ratne Dane, Raga Margę Karana Pravesha. Czyli Bhaktivinoda tutaj opisuje, że praktykując zewnętrznie Vaidhi Bhakti, która składa się z 64 ang, 64 kończyn, 64 praktyk, które zaczynają się od guru Padasharaya, czyli podporządkowania guru, podąża się zewnętrznie za Vaidhi Margą i pod wpływem obcowania z praktykującymi Raga Margę, czyli Raganuga Bhakti Sadakami,
rozwija się tęsknota za Raghunatha Bhakti. Czyli tutaj jest ten element towarzystwa, czy sadhu sangi, czy posiadania towarzystwa osób, które posiadają tę tęsknotę. To jest w ogóle, to jest następny duży temat. Czyli towarzystwo. Wiemy, jest to ważny element tutaj dla praktykującego, aby posiadać towarzystwo zaawansowanych osób, które posiadają rozwinięte cechy, rozwinięty smak do praktyki Raghunatha Bhakti. I Bhaktivinoda dalej. Sri Radhe i Krishna Yugali, czyli młodej parze, Radhe i Krishna jako młodzieńcom we Wraży, należy służyć dzień i noc swoim duchowym ciele, Siddhadeha, które zostało objawione dzięki łasce Sri Guru. Sadaka, podążając za ukochanymi towarzyszami Sri Krishny, których kocha w swoim sercu i do których służby rozwinął chciwość, pragnienie ich posiadania, czyli Lobocha, powinien nieustannie służyć młodej boskiej parze z zachwyconym sercem, kierując się nastrojem jednego z towarzyszy Krishny, który jest wśród jego sług, przyjaciół, rodziców lub ukochanych i którego usposobienie odpowiada jego własnemu. Sadaka osiąga uczucie do lotosowych stóp Sri Krishny. To uczucie ma taką samą naturę jak uczucie towarzysza, za którym podąża. Na tym polega metoda Raghunatha Bhakti. Czyli wielbiciel, praktykujący, praktykuje dzień i noc w swoim duchowym ciele, Siddhadeha, które jest objawione przez guru. To jest tutaj, to stwierdzenie jest bardzo ważne, ponieważ niektórzy mówią, że guru objawia formę i jest to nieautoryzowane w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju praktyka, która jest wymyślona. Natomiast Bhaktivinoda precyzyjnie jasno opisuje, że to ciało duchowe Siddhadeha jest objaśniane przez guru i medytując o tym 24 godziny na dobę, dzień i noc, podążając za określonym nastrojem jednego z towarzyszy Krishny, rozwija się pragnienie posiadania go i na tym polega praktyka Raghunatha Bhakti. Bhaktivinoda dalej. Smarana, czyli pamiętanie, jest główną częścią Raghunatha Bhakti. Zgodnie z własnym wewnętrznym nastrojem, smarana, kirtana i inne praktyki oddania powinny być spełniane w związku ze Sri Krishną, jego rozrywkami, jego siedzibą, jego specyficznymi naturami, jego ukochanymi towarzyszami. Ponieważ smarana dominuje w Raghunatha Bhakti, niektóre osoby, które wciąż mają anarthy, w których sercach jeszcze się nie pojawiło autentyczne przyznanie do Kryszny, dokonują szukańczego pokazu samotnego bhajana. Uważając się za bhaktów Raghunatha, praktykują to, co nazywają Ashtakaya Lila Smarana. Tutaj Bhaktivinoda mówi, że smarana, czyli pamiętanie, czyli tak jak mówiłem wcześniej na początku, że wielbienie w umyśle jest jedną z praktyk, jest częścią praktyki bhakti, podąża się za nastrojem poprzez pamiętanie, poprzez intonowanie i słuchanie o rozrywkach, historiach związanych z Krishną, jego rozrywkami, siedzibą, jego naturą i jego ukochanymi towarzyszami. I zewnętrznie wykonywać należy te praktyki, a wewnętrznie rozkultywować nastrój, który się chce osiągnąć. I pojawia się wiele osób, i Bhaktivinoda tutaj stwierdza, że są osoby, które nie posiadają tego przywiązania do Kryszny, ale imitują to, w ten sposób pokazują samotną praktykę, która nie jest właściwa. Dobrze, co dalej Bhaktivinoda? Ragamarga Sadaka zawsze podąża za Vrajam Vasini, innymi słowy podąża za Rupą, Sanataną i Raghunathą Dasem i nieustannie praktykuje pokazany przez nich proces bhajana. Ragamarga Sadaka powinien zawsze przebywać we Vraży. Jeśli to możliwe, powinien tam przebywać fizycznie lub inaczej powinien pamiętać to miejsce. Siddha Rupena, czyli dzięki łasce mistrza duchowego, Sadaka uzyskuje Ekadasha, Bhava i 5 daszy. Następnie wykonuje sewę w medytacji, będąc wewnętrznie zaabsorbowanym tymi uczuciami, to znaczy pozostaje pochłonięty pamięcią o Ashtakaya Lila. Teraz skomentuję. Czyli praktykujący ścieżkę Raghunatha Bhakti, Ragamarga Sadaka podąża za nastrojem Vajravasi, za przykładem Rupy Sanatany Raghunathy, i praktykuje po przekazanym mu przez guru proces bhajana.
Ragamarga Sadaka przebywa we wraży, jeśli to nie jest możliwe, przebywa w tym we wraży mentalnie, to już było wspomniane wcześniej, i dzięki i praktykuje to w swojej Siddharupie, czyli w formie duchowej, którą otrzymuje od guru, o czym też już było wcześniej wspomniane, i od guru otrzymuje Ekadash Bhava, czyli 11 cech, które to ciało duchowe posiada, i 5 das. Dalszy, za chwilę to omówię. I w tej formie rozpamiętuje, jest pochłonięty pamięcią o Ashtaka Lila Lili. Ashtaka Lila Lila jest to pewna rodzaj praktyki medytacyjnej w Gaudiya Vishnuizmie, polegającej na tym, że rozpamiętuje się rozrywki Kryszny podzielone na 8 etapów, na 8 części dnia. Cały dzień jest podzielony na 8 części, w każdej z nich odbywa się pewnego rodzaju historie i rozrywki i medytuje się o tym o określonych porach lub według zadanej instrukcji od góry. Są jakby dwie metody na ten temat. Jedna jest taka, że medytuje się o tej porze, o której dane rozrywki się odbywają. A druga metoda jest taka, powiedzmy, bardziej zaawansowana, kiedy rozwija się smak do danej rozrywki. Wtedy sadaka koncentruje się jakby na tej jednej rozrywce, która jakby wynika z całego tego systemu Ashtaka Lila Lili. Jest taka opowieść o pewnym wielbicielu, który przyszedł do swojego góry i właśnie skarżył się na to, że ten zadany ta praktyka ośmiu pór medytacji, że o określonej porze dnia miał medytować o określonej historii, ale ponieważ bardzo pochłonęła go medytacja o konkretnej jednej zabawie, jednej rozrywce, jednej tej medytacji, w związku z tym jakby czas minął i przegapił, nie był w stanie medytować tych następnych. I wtedy przyszedł z tym do guru, mówił: przepraszam, no nie udało mi się spraktykować wszystkich 8 czy tam kolejnych, ponieważ byłem pochłonięty tą jedną. I na to guru mu powiedział wtedy sadaka, czy ten wielbiciel myślał, że będzie skarcony, natomiast guru powiedział mu: właśnie teraz osiągnąłeś doskonałość swojej medytacji. Pokonałeś się tą jedną rozrywką. Dobrze, czytajmy Bhaktivinoda Thakura, który tutaj wyjaśnia, czym jest ta Ekadash Bhava. Ekadash Bhava to po pierwsze sambandha, czyli pokrewieństwo, dwa vayasa, wiek, dwa, trzy nama, imię, cztery rupa, forma osobowa, pięć yudha, czyli grupa, sześć vesha, czyli strój, siedem ajya, czyli szczegółowe instrukcje, 8 vasa, miejsce zamieszkania, 9 seva, wyłączna służba, 10 parakasha svasa, najwyższy szczyt boskich uczuć, którym jest samym tkwieniem życiowym aspiranta, oraz palia dasi bhava, sentyment służący. To jest 11 cech, które opisują siddharupę, czyli ciało duchowe służące do medytacji, które otrzymuje się od guru, i jak wiemy, jest publicznie wiadoma, ponieważ jest objawiona przez jednego z uczniów Bhaktivinoda, jest objawiona jego Ekadasha Bhava, czy Siddharupa, która posiada te 11 cech, i to jest osobny, duży temat, to może następnym razem to omówimy. Natomiast tutaj Bhaktivinoda opisuje te 11 cech. I to jest nowy argument przeciwko tym, którzy twierdzą, że jest to wymyślona praktyka, ponieważ Bhaktivinoda to o tym mówi i to Gopal Guru Goswami w swoich tekstach również opisuje. I później Bhaktivinoda mówi, że wielbiciel po otrzymaniu Ekadash Bhavy, Siddharupy, przechodzi przez 5 etapów zwanych dasami, i to jest praktycznie, ja nie znalazłem, żeby ten opis, czy ten podział występował gdzieś indziej niż u Bhaktivinoda Thakura, więc prawdopodobnie według mojej wiedzy, mojego stanu wiedzy na dzień dzisiejszy, jest to autorski pomysł Bhaktivinoda. I mówi, że wielbiciel przechodzi przez 5 etapów. Czyli pierwsze to jest Shravana Dasa, czyli stan słuchania, później jest Varana Dasa, etap akceptacji, 3 Smarana Dasa, stan pamiętania, 4 Bhavapanna Dasa, czyli stan duchowej ekstazy, i 5 Prema Shampati Dasa, czyli stan, w którym osiągany jest najwyższy sukces premy. Myślę, że
to już moja interpretacja, że jest to jakby bazuje na samych praktykach bhakti, ponieważ najpierw jest śravana, czyli śravana dasa, czyli stan słuchania, czyli bhakta słucha o tym swoim ciele duchowym. Później akceptuje ją, czyli wchodzi na drugi etap, akceptuje, że to jest moje ciało duchowe, to jest moje siddha deha. Następnie smarana dasa, czyli pamięta o tym, już wie, że to takie jest i nie musi o tym słuchać, ponieważ jakby może to kontemplować. I później wchodzi do momentu, kiedy przechodzi na etap ekstazy duchowej, czyli bhava panna dasa, czwarty etap, i ostatecznie do premy, czyli do czystej miłości do Boga, gdzie urzeczywistnia to ciało i wchodzi w bezpośredni kontakt z Bhagavanem w tej konkretnej swojej formie. Bhaktivinodali. Dzięki łasce Swarupa Shakti sadaka otrzymuje ciało duchowe odpowiednie do służby dla Shri Krishny. Sanat Kumara Samhita 184-188 opisuje, w jaki sposób sadaka praktykujący sadhanę w Madhurya Rasie jest zawsze zaabsorbowany swoim wewnętrznym kontemplowanym ciałem. Czyli Swarupa Shakti, siła, energia wewnętrzna sprawia, że sadaka otrzymuje ciało odpowiednie dla służby dla Krishny, ponieważ Krishna jest duchową osobą, duchową formą. Posiada duchowe ciało, w związku z tym, aby móc z nim przebywać, potrzebne jest również duchowe ciało, ponieważ nic materialne nie może łączyć się z duchowym, transcendentnym, ponieważ nie wytrzyma tego. I Sanat Kumara Samhita opisuje to, jak w ten sposób praktykujący sadhanę w Madhurya Rasie. Madhurya Rasa oznacza rasę miłosną. I ten rodzaj rasy, to jest inna nazwa na te rasy, związki z Bhagavanem, z Krishną, które są we Vrindavanie. I czy to jest inna nazwa na rasę, na związek gopi. I to idzie tak. Sadashiva powiedział do Shri Narady: o Narado, kiedy jesteś pośród ukochanych dziewcząt Kryszny, które patrzą na niego jako na swojego kochanka, to kontempluj swoją wieczną naturę, Swarupa, w transcendentalnej krainie Vrindavany, a następujący sposób. Jestem młodą dziewczyną, której piękna młodzieńcza postać jest pełna szczęścia. Znam wiele sztuk pięknych, które zadowalają Krysznę. Jestem wieczną służącą Shri Radhe, najbardziej ukochanej małżonki Kryszny, i zawsze z radością organizuję jej spotkanie z nim. Dlatego nawet jeśli Kryszna błaga mnie o prywatne spotkanie, zrobię wszystko, aby uniknąć tego rodzaju spotkań, ponieważ nie byłoby to dla przyjemności Kryszny, a dla mojej własnej. Zawsze jestem gotów służyć ukochanej Srimati Radhice i opiekować się nią. I darzę Srimati bardziej uczuciem niż Krysznę. Każdego dnia poświęcam się czule i ostrożnie organizowaniu spotkań pomiędzy Shri Radą i Kryszną. Pozostając zaobserwowanym szczęściem służenia im, zwiększę ich błogość na tym spotkaniu. To jest opis nastroju, jakim wielbiciel praktykuje Madhurya Rasę czy Sadhanę Bhagavanuka w kontekście kopii. Bhaktivinoda dalej. W ten sposób, uważnie kontemplując swoją swarupę, należy nienagannie spełniać manasi sewę w transcendentnej krainie Vrindavany. Od godziny Brahma Muhurty aż do północy. Słowo Siddha Rupa w tym tekście zostało zdefiniowane przez Jiva Goswamiego w następujący sposób. Wewnętrznie kontemplowane ciało, które jest odpowiednie do pełnienia upragnionej służby. Czyli Bhaktivinoda tutaj wyjaśnia, że Siddha Rupa oznacza wewnętrznie kontemplowane ciało, które jest odpowiednie do pełnienia upragnionej służby. Jak wcześniej było powiedziane, jest to do wykonywania tej służby manasi seva, czyli tej służby w umyśle. Czyli jest to mentalne, myślowe ciało, które nas należy kontemplować, i w tym ciele należy wykonywać tą służbę. W ten sposób urzeczywistnia się praktykę, efekt praktyki Raganuga Bhakti Sadhana. Bhaktivinoda dalej. W ten sposób należy pełnić służbę stosownie do pożądanego nastroju i mieć ciało odpowiednie do służenia Shri Krishnie. Należy służyć z pogrążeniem się w oceanie uczuć ukochanych towarzyszy Kryszny we Wradży, którzy spełniają jego najwyższe pragnienia. Śrila Gurudeva, drzewo pragnień bhaktów, sprawia, że Siddha Deha pojawia się w sercu jego drugiego ucznia, a następnie zapoznaje go z tą Siddha Dehą.
Mając pełną wiarę słowa Guru Sadaka, wykonuje bhajanę z wiarą nisztha i dzięki łasce Hladini Shakti w pełni realizuje urzeczywistnia swój ostateczny stan istnienia. Sadaka następnie całkowicie utożsamia się ze swoją siddhadehą i w tej doskonałej formie intensywnie angażuje się w służbę dla swojego najbardziej cenionego Shri Krishny, zręcznego uczestnika rozrywek Lila Dasi. W ten sposób Bhaktivinoda opisuje cały proces, poprzez który przechodzi Sadaka od momentu śrady aż do osiągnięcia pełnego sukcesu w swojej praktyce. I tak wygląda dlatego jeszcze raz, że praktyka polega na tym, że Krishna smaranjanam chasya prashtam dla samadhitam. Nie pamiętając o formie Krishny we Wrindavanie, jego drogich towarzyszach, którzy mają skłonności do służby podobnych do naszych, pogrążając się w słuchaniu związanych z nimi tematów, należy zawsze mieszkać w Vrindavanie. I następny temat, czyli skąd bierze się Raganuga Bhakti? Jakie jest źródło Raganuga Bhakti? Ponieważ Raganuga Bhakti pojawia się w kosie. I tutaj mam werset z Bhaktira Samhitas Sindhu, który mówi, że łaska Kryszny i jego bhaktów jest jedyną przyczyną osiągnięcia Raganuga Bhakti. Niektórzy nazywają ten rodzaj oddania puszki margą. To jest użyte słowo karunia, czyli miłosierdzie, czy łaska wielbicieli. I to jest źródło pochodzenia Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, czyli nastrój oddania dla Kryszny w tej specyficznej formie jako gopi, jest udzielany przez innego bhaktę. Czyli bhakti pochodzi od bhakti. Bhakti nie pochodzi z wykonywania czynności karmy, nie wychodzi z wykonywania czynności religijnych, czy z innych jakichś zasług z poprzedniego życia. Pochodzi tylko i wyłącznie z miłosierdzia i towarzystwa innego bhakti, który posiada ten rodzaj bhakti. Bhakti rodzi bhakti i bhakti pochodzi od bhakti. Drugą, tutaj jest na koniec jeszcze ten temat, który Jiva Goswami w Bhaktisandarbhie wspominał o czym było wcześniej wspomniane, o Ajata Ruchi Raganuga Bhakti, czyli o praktyce dla osób, które nie posiadają smaku. Jiva Goswami w Bhaktisandarbhie opisuje dwa rodzaje Raganuga Bhakti Sadaków. Po pierwsze to są Jata Ruchi, czyli tacy, którzy osiągnęli poziom smakowania tej formy medytacji, czyli bhajanu, i przez 24 godziny na dobę poprzez ciągłe intonowanie, słuchanie i pamiętanie praktykują. I drugi rodzaj, czyli Ajata Ruchi, czyli tych, którzy nie osiągnęli jeszcze tego poziomu zaawansowania, czy zaabsorbowania, czy nie posiadają tego rodzaju chęci do pragnienia, do praktykowania. Tutaj w tych wersetach Ruchi oznacza smak, nie oznacza etapu zaawansowania, ponieważ Ruchi jest również terminem określającym etap zaawansowania praktyki. Natomiast tutaj Ajata Ruchi, czy Jata Ruchi, oznacza smak, czyli dla osób, które posiadają już smak do konkretnej praktyki, do konkretnego poziomu emocji, czy rodzaju emocji, i tej osoby, które nie posiadają takiego sprecyzowanego rodzaju. Wykonują czynności zewnętrznie, ale nie praktykują jeszcze wewnętrznie, ponieważ czekają, aż to pragnienie objawi im się, czy pojawi się, czy rozwinie. I Jiva Goswami pisze tak. Ci bhaktowie, którzy rozwinęli niewielkie zainteresowanie ścieżką Raganuga Bhakti Sadany, Raganuga Bhakti Sadaka, ale nie posiadają tak głębokiej tęsknoty jak ci, którzy są Jata Ruchi Raganuga Bhaktami, powinni połączyć zasady ścieżki Vaidhi Bhakti z ich praktykami Raganuga Bhakti. Czyli powinni zewnętrznie praktykować Vaidhi Bhakti i czekać, aż to pragnienie pojawi się w nich w odpowiednim czasie, i poprosić Guru o objawienie formy duchowej, w formie Siddharupa, które należy następnie kontemplować, aby osiągnąć ostateczny cel praktyki. Wszystkie, także to tyle z mojej strony na temat dwóch rodzajów bhakti.
zgodnie z naukami Bhakti Rupy Goswamiego, z Bhakti Rasamrita Sindhu i Bhajana Rahasya Bhakti Vinoda Thakura i Jivy Goswamiego Vishwanatha Chakravarti Thakura. Wszystkie linki, cytaty znajdziesz pod filmem w linku. Możesz się z nim zapoznać. Wyjaśniłem tutaj w skrócie całą praktykę Raganuga Bhakti Sadhany i cel praktyki i metodę. Jest kilka tematów, które można by rozwinąć. Zapraszam do komentowania, dyskutowania, zadawania pytań i myślę, że rozwinę to w przyszłości w jakiś bardziej szczegółowy sposób. Dziękuję za oglądnięcie. Jeśli się podobało, to subskrybuj ten kanał i będę starał się odpowiadać na pytania z tym związane. Także mówi do Ciebie Krishna Kirtan, Jai Sri Radhe.